Chciałem Wam pokazać nowe urządzenie, gadżet, który przydaje się w moim kręceniu filmików, ale też w Waszym się może przydać. Czyli każdy z Was, który jakieś robi wideoblogi, transmisje, albo może po prostu potrzebuje gdzieś wyjść z dzieckiem, czy ze znajomymi i nakręcić jakiś materiał. Myślę, że ta zabawka może mu się przydać. To się nazywa gimbal. To wygląda z grubsza tak, jak taki selfie stick. Różni się tym, że ma bateryjkę i kilka silniczków, no i też kilka funkcji. Znaczy, ja to przede wszystkim kupiłem dlatego, że gdy kręcę z ręki, to widziałem, że Tło gdzieś sobie skakało, że ta moja ręka była niezbyt stabilna, przeszkadzało, widzą. W związku z tym stwierdziłem, że kupię takie urządzenie, które będzie stabilizować. Okazało się, że poza taką funkcją stabilizowania, co w tej chwili widzicie, że on sobie gdzieś tam próbuje wyrównywać te moje drgania, to ma też jedną ciekawą funkcję, mianowicie on stara się śledzić to, gdzie jestem. Czyli tak naprawdę pełni rolę takiego automatycznego kamerzysty. Czyli w momencie, gdy potrzebujesz jakiś materiał nagrać. I trochę tak jak ja jesteś może kinestetykiem, który nie lubi stać w jednym miejscu, tylko chciałby sobie troszkę pochodzić, no to tutaj masz takiego automatycznego kamerzystę, który za tobą idzie i który stara się odnaleźć to, gdzie jesteś, żeby nakręcić materiał. Także ten, który tutaj widzicie, gimbal on się nazywa Osmo Mobile 2, czyli druga wersja Osmo Mobile, ale też w są rozmaite inne. Myślę, że to. Ciekawa innowacja, tego używam od, od niedawna i myślę, że to było to dobry, dobry, dobry nabytek. Także ci z Was, którzy bawią się smartfonami, filmami, jakimiś blogami, transmisjami, to myślę, że tego typu gadżet może się Wam przydać, polecam.